Myśmy nigdy nie chcieli stworzyć żadnej nowej ideologii, ani nikomu wkładać do głów własnych myśli. Staraliśmy się całą swoją działalnością i staramy się do tej pory raczej pewne rzeczy zauważyć, na które ludzie nie zwracają uwagi na co dzień i tym swoim przekazem ludzi sprowokować do samodzielnego myślenia, do samodzielnych ocen. I to jest wszystko, o co nam tak naprawdę chodzi. Jesteśmy w Nieporęcie, 20 km od Warszawy, nad Zalewem Zegrzyńskim. Ostatni raz to byliśmy tu chyba ze 12 lat temu. Ten barak wygląda tak samo jak wtedy. Tutaj zaczęła się cała historia. Tak, niezłe klimaty, co? W maju 81 roku nasza kapela SS20 zaczęła próby w tym baraczku. Nie mogliśmy znaleźć miejsca na próby w Warszawie, więc dojeżdżaliśmy za każdym razem po 20 km. Wyciągaliśmy stamtąd sprzęt, stawialiśmy tutaj dwa wzmacniacze Eltron, tutaj były bębny, podłączaliśmy prąd i dawaliśmy czadu, żeby wykrzyczeć to, że wkurza nas to, że cała Polska wygląda tak jak ten barak. Ludzie często zatrzymywali nas na ulicy i pytali, o co właściwie nam chodzi, jak mają odebrać to, co my robimy i co to ma wspólnego z rzeczywistością, wtedy bardzo smutną i nieciekawą. Naszą odpowiedzią mogły być tylko koncerty, nasze teksty, naszych piosenek i to, co robiliśmy na co dzień na scenie. Ciągle z ludźmi, mam za targi. Jestem wredny leń. Jestem wredny leń. Nie chcę pracy w żadnym biurze. Nie chcę chodzić w żadnym duże. Jeździć pełnym autobusem i pracować pod przymusem. Jestem wredny leń. Jestem inny, mamo, tato, żyją same. Mądry tato, mój mam jakiś opuchnięty. Jestem chyba pierdolnięty. Jestem wredny leń. Jestem wredny leń. Nasz zespół zaczął jakoś funkcjonować, zaczęli się nami różni ludzie interesować i byli też ludzie, którzy chcieli nam robić koncerty. No i oni nam powiedzieli, nie wiem, czy to byli działacze studenccy z remontu, czy jakaś agencja, która chciała robić koncerty. W każdym razie padły takie słowa, że wszystko fajnie, ale taka nazwa jak SS20 nie może się pojawić na plakacie w żadnym mieście, więc nie macie szansy na żadne koncerty pod tą nazwą, dlatego musicie ją zmienić. No tak, bo w latach 80. funkcjonowało coś takiego jak
taki niepisany, tajny zakaz czegoś. Czyli szła plotka, że coś jest zakazane i wszyscy się tego bali, wszyscy się trzymali tego, w związku z tym poszła plotka, że SS20 jest zakazany, w związku z tym nie mogliśmy zagrać już więcej pod tą nazwą i musieliśmy albo się zdecydować, że nie gramy, czekamy nie wiadomo ile lat i może się uda kiedyś, albo zmieniamy natychmiast nazwę i funkcjonujemy dalej na zasadzie rozpędu, czy też możemy w związku ze zmianą nazwy wykonać też jakieś ruchy i ludziom mówić, że zabroniono nam, czy coś takiego. Doszliśmy do wniosku, że jeśli już nie ma innego wyjścia, a najważniejsze jest jednak to, żeby grać, a nie to, żeby trzymać się jakiejś nazwy, to można grać pod inną nazwą, o ile będzie równie prowokująca i nieprzyjemna dla mas mediów, więc po jakimś czasie zastanawiania wyszło, że będziemy się nazywali Deserter. Tak, zwłaszcza, że wtedy wojsko rządziło w Polsce. Dla tych, którzy nie znają historii wczesnego punk rocka tak zwanego w Polsce, mogę się podzielić wspomnieniem, gdzie poznałem właśnie Deserter, była to trasa Rock Galicja. Gdzieś to było przełom 82-83. Grała wtedy TZN Xenna, Deuter i właśnie Deserter. Ruszyli w trasę po Rzeszowskim, ja byłem gościem, wtedy grałem gościnnie w Deuterze. No i muszę powiedzieć, że to była potężna siła, jak na owe czasy, która wyrywała w ogóle wszystko z korzeniami wokoło. I bardzo polubiłem wtedy tą kapelę, tak samo jak i Xennę. I w ogóle czuliśmy się wtedy fajną załogą, myślę, w tych czasach, nie? W każdym razie singiel nagraliśmy przed Jarocinem 83, w sierpniu jakoś. On wyszedł dopiero w 84, był w sklepach, no i sprzedał się w ciągu tygodnia cały nakład, a drugi nakład, który został natychmiast dorobiony, został zmielony na grzebienie, aby nie móc go sprzedać. Co było, znaczy to też charakteryzuje tamtą sytuację, że bano się słowa, bano się dźwięku. Udało nam się te 4 numery przemycić przez cenzurę w jakiś taki zupełnie absurdalny sposób, ponieważ teksty były tak przegięte, że cenzura, nie wiem, może nie była zbyt inteligentna, nie zrozumiała dowcipu i przepuściła to. Jak tam płynąca spieca,
połączmy nasz wysiłek, zjednoczmy wszystkie siły. Ojczyzna, ojczyzna, czeka na ciebie, towarzyszu miły. Towarzyszu miły, towarzyszu miły, towarzyszu miły, towarzyszu miły, towarzyszu miły, towarzyszu miły, towarzyszu miły. Lata 80. z tego jak pamiętam, w moich oczach to były strajki, demonstracje, barykady, tego typu rzeczy. To był też okres, kiedy w Polsce po latach przerwy, po II wojnie odrodził się anarchizm. Zaczynaliśmy w Gdańsku na przełomie lat 70. i 80. W 83. roku powstała pierwsza formacja anarchistyczna, Ruch Społeczeństwa Alternatywnego. Wkrótce potem, w 85. pojawia się WIP, w 86. Totart, formacja tranzytoryjna. Te formacje wspólnie tworzą w roku 88 Międzymiastówkę Anarchistyczną, późniejszą Federację. Mniej więcej z tych klimatów, z masowych manifestacji, masowych koncertów wywodzi się chyba siła Dezertera. Bardzo mi się podobało tak samo to, co zrobili kiedyś w Jarocinie, kiedy właściwie nie dali po prostu sobie z siebie kukiełek zrobić, tylko powiedzieli tam, co trzeba ze sceny parę razy. Takim bardzo spektakularnym koncertem to był Jarocin 84, kiedy myśmy już byli troszeczkę bardziej dojrzali, rozumni i nie traktowaliśmy wszystkiego pobieżnie. Tam poznaliśmy mechanizmy działania takich dużych imprez i tego, jak się traktuje ludzi, jakie mechanizmy tam działają. No i wtedy doszło do dużej awantury między nami a organizatorami, a w końcu między publicznością a organizatorami, bo uczestniczyło w tej zadymie z 10 tysięcy ludzi albo więcej. To wszystko było takie, wiesz, symboliczne. My chcemy, żeby polali teren, żeby nie było kurzu. Oni się wkurzają, że w ogóle cokolwiek chcemy, więc wyłączają nam mikrofony, nie pozwalają mówić. Ludzie wkurzają się na nich, że rządzą. Oni nam włączają mikrofony, słyszą, że to nie jest ich prywatny festiwal i żeby robili to, czego chcą ludzie. No to oni nam grożą zamówcami. Na to ludzie rzucają w nich kamieniami i tak po kolei takie scenki się działy, które doprowadziły do tego, że festiwal podzielił się na zespół i publiczność, przeciwko której była garstka organizatorów z bazą tam przy konsolecie. No w końcu udało się wszystko uspokoić i zagraliśmy koncert, gdzie było widać, że zespół jest razem z publicznością i to był jeden z lepszych naszych koncertów. Tak, tak. Było bardzo energetyczne granie. Yeah.
Z zawodu jestem księgowym, więc bardzo normalnym, zrównoważonym facetem, ale w 80-tych latach robiłem koncerty dla grup punk rockowych, dla Xenny, dla Desertera, dla Deutera. Nigdy z nimi nie miałem żadnych kłopotów. Najlepiej się pracowało właśnie z Deserterem. Tu są zwyczajni, normalni, nie mają żadnych odlotów. Chciałem kiedyś przypomnieć sobie jakiś koncert, który byłby jakiś bardzo specyficzny, ale oni po prostu są totalnie normalni. Powstały problemy egzystencjalne w zespole, bo pojawiły się dzieci i już nie można było żyć, być na utrzymaniu rodziców, tylko trzeba było się zakręcić koło jakichś pieniędzy. No i dochodziło do sytuacji ciężkich, ponieważ przy takiej częstotliwości grania koncertów i takich warunkach wydawania płyt, jak u nas, nie było szansy utrzymać się z grania, więc... No wiesz, koncertów było kilka do roku i w dodatku nie mieliśmy weryfikacji, co wtedy było bardzo ważne. Żeby zarabiać pieniądze na koncercie, muzyk musiał mieć weryfikacje państwowe. Myśmy nie mieli żadnych weryfikacji, żadnej szkoły muzycznej, w związku z tym nie mogliśmy dostawać żadnych pieniędzy za koncert, oprócz jakichś symbolicznych tam, nie wiem, paru stówek. Tak, pani księgowa rozkładała ręce i mówiła, bardzo nam mi przykro, że na koncercie była pełna sala i klub zarobił mnóstwo pieniędzy, ale nie mogę wam zapłacić, bo nie ma takiej pozycji w rozdzielniku, żebym mogła wam jakieś konkretne pieniądze zapłacić, bo nie ma weryfikacji. Na tym się kończyło, więc doszło do tego, że ja na przykład pracowałem w spółdzielni studenckiej zamiatając ulicę, żeby zarobić na życie. Zamknę, będzie nam się lepiej rozmawiało, nie przy tym hałasie. Opowiem wam o chwili, która zmieniła moje życie. Było to 1 kwietnia 1985 roku. W tym właśnie miejscu, w klubie Hybrydy, odbywał się wtedy koncert grupy Radio Warszawa, której pomagałem przy organizacji i przy samym trwaniu tego koncertu. Znałem również wtedy chłopców z zespołu Deserter, wymienialiśmy się na płyty, czy nagrywaliśmy dla siebie nawzajem kasety, ale poza tym nic więcej nas nie łączyło. I właśnie w tym miejscu znajdowała się kiedyś progresywna galeria fotograficzna, tam gdzie teraz stoją te straszne automaty. Tuż po koncercie Radia Warszawy czterech młodych ludzi, Stepa, Skandal, Krzysiek i Robal, zagnali mnie do rogu tej galerii i zapytali, czy nie zechciałbyś zostać naszym menadżerem. Kiedy upewniłem się, że wszelkie wpływy w zespole będą dzielone na równe 5 części, czyli że ja będę równoprawnym udziałowcem, zgodziłem się. I powiem wam, że zrobiłem dobrze, bo udało mi się odkroić całkiem tłusty kąsek z zarobków tego zespołu. Gdzieś tak w połowie lat 80., to był gdzieś mniej więcej rok 85, rozpoczął się w Polsce duży ruch fanzinowy. Oczywiście nie sposób tu nie wspomnieć o Kukuryku. Potem taki drugi duży fanzin z Wrocławia, Antena Krzyku. Tworzyły się różne ośrodki, ludzie zaczęli robić coś sami, niezależnie od grubych, tłustych kierowników domów kultury. Zaczęli robić koncerty, zaczęli sprowadzać zespoły z zagranicy i robić koncerty z zespołów polskich. Oczywiście były z tym różnego rodzaju problemy, w ogóle z koncertami, wiadomo, cenzura, trzeba było dawać jakieś teksty zespołów, które mają występować na cenzurę, żeby oni to zaakceptowali. Tego się nigdy nie przestrzegało, dawało się jakieś fałszywe teksty i w ten sposób właśnie to się odbywało. Były problemy ze sprzętem, duża część tych koncertów odbywała się na jakichś żenujących paczkach, także zero brzmienia, ale to, co uderzające, był w tym niezwykły entuzjazm, wielka moc, taki właśnie power, entuzjazm, który był wtedy potrzebny. Spytaj milicjanta! Droga życia według prawa i porządku. Doprowadzi mnie do szczęścia i zaszczytnych obowiązków. Pytaj milicjanta, on ci prawdę powie. Pytaj milicjanta, on ci stanie prawdę. On ci każe drogę. Chcę poddawać świat, ale nie wiem jak. Powiem prawdę o tym,
Przez długi czas polska muzyka czadowa kojarzyła mi się z prostym łupaniem unca unca i graniem, śpiewaniem prostych tekstów, kilka wersów buntowniczych i to wszystko. I raptem w 1984-1985 roku usłyszałem nagrania Dezertera właśnie z tamtych czasów i byłem poważnie zaszokowany. Świetna aranżacja, świetna energia i po prostu zespół potrafił w ramach tego czadu zagrać naprawdę interesującą muzykę, która mnie w tamtym czasie powaliła do tego stopnia, że powstali kolaboranci, którzy, nie ma co się oszukiwać, przez długi czas byli pod przemożnym wpływem Dezertera. I w tamtym to okresie, w 1987 roku, Dezerter zawitał do Jarocina po 3 latach nieobecności. Myśmy tam właśnie debiutowali i podeszliśmy do naszych idoli punkujących z propozycją zrobienia takiego małego happeningu w czasie ich koncertu. Oni trochę się ociągali, ale w końcu rzecz stała się. To był pierwszy koncert Dezertera, albo jeden z pierwszych bez skandala. Także przebiegał w bardzo nerwowej atmosferze. Publiczność domagała się powrotu skandala, nie przyjmowała grupy wtedy w Jarocinie zbyt dobrze. Ale mimo wszystko, jak zespół zszedł ze sceny, to publiczność zażądała bisów i wtedy to właśnie przy przyciemnionych światłach wyszli kolaboranci i zagrali jeden z utworów Dezertera z przerobionym tekstem. I wiele osób się nie spostrzegło, a nawet jak moi znajomi wśród widowni, którzy przebywali, opowiadali, parę osób zaczęło pokazywać sobie, o patrzcie, skandal wrócił, i pokazywali na mnie, i w ten sposób zostałem skandalem na jakieś 2 lata. Kiedy przystąpiłem do grupy Dezerter, rychło okazało się, że zespół jest właśnie w przełomowym momencie swoich dziejów. Musi albo rozwiązać, albo spróbować przetrwać chyba najczarniejszy moment swojej historii. Otóż ówcześni szefowie firm fonograficznych nie chcieli podpisać z nami kontraktu na dużą płytę. Obawiali się walk z cenzurą czy kolejnych interwencji KCPZPR, tak jak to było w przypadku wydania słynnej 4 dla Ton Pressu. Na szczęście jednak mieliśmy z jednej strony dużo determinacji i uporu, by wydawać własne piosenki na własnych kasetach. I tak ukazały się najpierw kaseta Izolacja, która jako pierwsza przyniosła nagrania zespołów zza wschodniej granicy, z Leningradu i z Moskwy, i później koncert Jeszcze Żywy Człowiek. Wkrótce okazało się też, że możemy liczyć na pomoc naszych przyjaciół mieszkających w Ameryce. Otóż do Warszawy przyjechał na koncerty kanadyjski zespół DOA. Wszyscy poszliśmy wtedy na ich występ do remontu, a następnego dnia Joe Keeley, charyzmatyczny lider grupy DOA, odwiedził nas w tej właśnie kanciapie, która, muszę przyznać, niewiele zmieniła się od tamtych czasów. Kiedy zobaczył, na jakim sprzęcie grają muzycy, kiedy dowiedział się, że nie mamy właściwie szans, żeby nagrać i wydać w Polsce dużą płytę, postanowił nam pomóc. Wziął ze sobą do Kanady nagrania, których zespół dokonał nielegalnie w radiowym studiu, oraz nagrania co lepszych koncertów, po czym złożył to wszystko do kupy i wydał jako płytę. Była to pierwsza długogrająca płyta zespołu Dezerter i to płyta, która wyszła od razu w Kalifornii, wydana przez Maximum Rock'n'Roll, kultowy miesięcznik zajmujący się muzyką hardcore i punk. Był to grudzień 1987 roku. Nie trzeba się rozwijać, nie trzeba coś w domu. Nie ma nienawiści,
Muszę przyznać, że w pewnym momencie nagranie i wydanie przez zespół Deserter płyty w Polsce stało się moją obsesją. Dla mnie dopiero wtedy zespół naprawdę mógł działać, mógł przejść do historii, kiedy pozostawała po nim płyta długogrająca. Jednak w końcu lat 80. nie była to rzecz prosta. Przede wszystkim cenzura musiała zaakceptować tak projekt okładki, jak i teksty. O każdą linijkę w tekstach grupy Deserter toczyły się wielomiesięczne boje. To opóźniło dobre 3 do 4 miesięcy wejście do studia. Kwestionowano nie tylko teksty, ale i okładkę płyty. Wreszcie, kiedy doszło już do samego nagrania, był to chyba jeden z najpiękniejszych momentów w moim życiu. Zrozumiałem, że mamy za sobą coś, czego nikt już nie jest w stanie nam zabrać, ani wytrzeć tego z historii. Było to 15 czy 16 piosenek nagranych po raz pierwszy przez zespół w profesjonalnym studiu. Pamiętam, że chodziłem wtedy po Warszawie z Walkmanem na uszach i w kółko słuchałem tej płyty. Była to najpiękniejsza muzyka, jakiej mogłem posłuchać w życiu. Deserter jest najważniejszą polską kapelą. Mimo że ich muzyka jest bardzo gęsta, po prostu jest skoncentrowana do tego stopnia, że trzeba się przez nią przebijać. Jest najważniejszą polską kapelą z czterech przynajmniej powodów. W czasach, kiedy radio rzadko przemawiało ludzkim głosem, Deserter wyskakiwał z tego radia. Po prostu słuchało się go. Był pierwszą polską autentyczną kapelą z przekazem. Oczywiście wcześniej był Dżem czy jakieś inne kapele, ale na przykład teksty Rydla służyły po prostu dla relaksu, dla zabawy, w przeciwieństwie do tekstów Krzyśka. Ktoś powie, undergroundowcy w radiu. I to właśnie jest drugi powód ich wyjątkowości. Bez ortodoksji i bez dawania dupy. W telewizji wystąpili dopiero wtedy, gdy mogli zagrać wszystko. A Ola Limana, który chciał ich puścić za komuny za cenę wyrzucenia paru piosenek. Oczywiście nikt zdrowy nie chce być na marginesie. Są jednak czasy, gdy jest to jedyne wyjście. Pod koniec lat 80., a właściwie tak 86-87, zaczęła się wytwarzać taka sytuacja na koncertach, że pojawiała się niczym nieuzasadniona agresja ludzi przeciwko sobie, tych, którzy przychodzili na koncerty. Myśmy nigdy nie prowokowali ludzi do agresywnych zachowań, co najwyżej do przeciwstawiania się agresywnym zachowaniom. I w momencie, kiedy zaczęło dochodzić do takich aktów zupełnie dla nas absurdalnej przemocy, zaczęło nam się to coraz mniej podobać, to znaczy granie koncertów. Nawet był taki swego czasu dość dobrze udokumentowany pogląd, że pojawiająca się wtedy fala skinheadów była sterowana sprytnie przez specjalistów z SB. I oni rzeczywiście byli bezkarni i zaczęli nam rozbijać koncerty. Znaczy nie nam, w ogóle wszelkie koncerty. Ponieważ myśmy nie mieli wtedy żadnej kontroli, nie mogliśmy mieć żadnej kontroli nad tym, kto jest wpuszczany na koncerty, kto stoi na bramce i jak ta impreza się odbywa, stwierdziliśmy, że nie ma sensu podtrzymywać tego błędnego koła i podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu koncertów, zaprzestaniu grania koncertów i nie graliśmy chyba z półtora roku w Polsce. Po przełamaniu tego impasu, jakim była taka wstępna blokada wobec zespołu, że właściwie firmy nie chciały z nami rozmawiać na temat wydania dużej płyty, otóż po wydaniu tej pierwszej płyty przez Klub Płytowy Razem łatwiej już było rozmawiać z innymi wydawcami. Klub Płytowy Razem niestety musiał podpisać taki nieformalny pakt z cenzurą, że ta płyta nie ukaże się w większym nakładzie niż 5000 egzemplarzy. Wobec tego nikt nie mógł odkupić licencji od Klubu Płytowego Razem na to, by wydać płytę pierwszą, płytę kolaboracja w dużym nakładzie. Dopiero kolejna płyta, nagrana przez Desertera w Opolu i wydana przez Poljazz, mogła się ukazać w masowym już nakładzie i osiągnęła nakład bodajże 50000 egzemplarzy. To pokazywało głębokość rynku, jakie jest zapotrzebowanie realne na tego typu zespół. Oprócz tego udało nam się wydać kilka płyt na zachodzie. Poza pierwszą Underground Out of Poland, wydano w Kalifornii w końcu roku 87. Nastąpiły dwa wznowienia płyt wydanych w Polsce.
Wszyscy przeciwko wszystkim i wkrótce potem blasfemia. Zespół Deserter był często jedyną polską grupą rockową, jaką kojarzyli młodzi ludzie w połowie i w końcu lat 80. poza granicami naszego kraju. Stało się tak z kilku powodów. Po pierwsze, Deserter pojawiał się na kilku składankach wydanych na Zachodzie. Po drugie, płyta Desertera, jeszcze ta czwórka, wydana przez Tompress w 1984 roku, stanowiła świetny towar zamienny. Mnóstwo ludzi wysyłało tę płytę na Zachód, uzyskując w zamian zachodnie płyty, bardzo poszukiwane wtedy w Polsce. Dlatego też nie było kłopotem uzyskanie zaproszenia ze strony czy to Finów, czy to Niemców, czy Holendrów po to, żeby Deserter mógł odbyć regularną trasę na Zachodzie. Problemem było uzyskanie paszportów i wiz. Paszporty to była kompletna miazga. Chodziło o to, że nikt z członków zespołu nie miał uregulowanego stosunku do służby wojskowej. Wobec tego za każdym razem trzeba było uzyskiwać pozwolenie właściwej komendy uzupełnić, czy jak to się tam nazywało. I często niestety nie udawało się tego zrobić. Wreszcie jednak przełamaliśmy ten impas i Deserter szczęśliwie odbył kilka rzeczywiście świetnych tras. Najpierw trasa fińska, zakończona noclegiem w środku grudnia w wieży, w dzwonnicy pozbawionej okien. I potem już prawdziwe, regularne trasy, często z amerykańskimi zespołami, po Niemczech, Holandii, Francji i Szwajcarii. Dotarliśmy nawet do Kijowa na jakiś dziwaczny festiwal. Ale najpiękniejszym chyba momentem i ostatnim akordem mojej współpracy z Deserterem była trasa koncertowa po Japonii. Zespół wyjechał tam na zaproszenie japońskiej grupy Stalin, najstarszej punkowej grupy japońskiej, i odbyliśmy regularną trasę po Japonii jako pierwszy zespół z Europy Wschodniej. Cztery koncerty, w tym jeden na festiwalu, który miał upamiętniać runięcie muru berlińskiego. Był to czerwiec i lipiec roku 90. Po trzecie, są dla mnie absolutnym ewenementem, bo nigdy nie uciekali w modę. Mają absolutnie własne zdanie. Ostatnimi laty wszyscy tak zwani niezależni odlecieli w taniutki i dyskretnie popierany przez mass media antyklerykalizm. I to jest kolejny konformizm. A Krzysiek po prostu zapytał się, o co temu kolesiowi chodzi, gdy Urban próbował finansować antyklerykalne koncerty. Deserter, mimo że ma swoje zdecydowane zdanie na temat religii, jest po prostu uczciwy, niekoniunkturalny. W końcu nie ma znaczenia, kto ci wtyka, żeby tobą kręcić. I po czwarte, są oni dla mnie tym bardziej absolutnym ewenementem, że choć się właściwie nie zgadzamy co do żadnej sprawy, ze spraw najważniejszych, takie jak kara śmierci czy inne, ale Deserter niesie ze sobą tak czyste energie, że Brulion, w którym zamieściliśmy w ciągu 8 lat jedynie dwa teksty, wydał im książeczkę. I z tej książeczki chciałbym jedno zdanie. Jest taki ich tekścik bzdury, który brzmi tak. Głupi ludzie wierzą w głupie bzdury, mądrzy ludzie wierzą w mądre bzdury. Głupi ludzie wierzą w głupie bzdury, mądrzy ludzie wierzą w mądre bzdury.
Każdy powinien robić to, co chce i to, co lubi, pod warunkiem, że nie wyrządza krzywdy drugiemu. I to jest jakieś jedyne założenie działania, czy jedyne założenie wolności człowieka. Natomiast ja nie widzę jakiegoś rozwiązania globalnego w obecnej chwili, jakiegoś specjalnego ustroju, który by załatwiał sprawy sprawiedliwości na świecie, bo myślę, że to jest możliwe. Ale są grupy ludzi, które się same organizują, nawet w ramach tej sytuacji politycznej, jaka jest na świecie w tej chwili, i sobie doskonale radzą same. Nawet są takie próby podejmowane z tworzenia takich wspólnot, które nie używają pieniędzy do załatwiania potrzeb życiowych. Po prostu jest sieć wymian, dużo by się na ten temat rozwodzić, ale sieć wymiany towarowej czy usługowej, gdzie ludzie obywają się bez pieniędzy i to się udaje. Od początku lat 90., kiedy zmieniły się warunki w naszym pięknym kraju, nastąpiły lepsze możliwości w związku z organizowaniem koncertów. Można już było robić normalne trasy i zrobiło się o wiele więcej miejsc do grania. Oczywiście związane to było z tym, że ofensywę podjęli młodzi ludzie, którzy w różnych ośrodkach tworzyli bardzo ciekawe rzeczy. Tworzyli je często pod auspicjami wciąż jeszcze oficjalnych ośrodków kultury, ale również w różnych prywatnych klubach, których było coraz więcej. Osobiście w roku 92 dostałem propozycję od zespołu Deserter robienia właśnie koncertów. Myślę, że dzięki temu grupa ta zagrała do tej pory już około 80 koncertów w całym kraju. Uważam, że Deserter jest jednym z niewielu zespołów tutaj, które mówią jasno i wyraźnie o to, co nam chodzi. O to, że dookoła panuje królestwo staruchów. W Kassel robiłem taki performance do ich utworu pod tytułem Zmiany. No i ja uważam, że na pewno nadejdzie dzień rebelii, że to nie jest koniec, nie? Chciałbym powiedzieć, ale nie wiem co. W
Dezerter działa nieprzerwanie od 13 lat i wydaje mi się, że będzie działał jeszcze 30 albo i 40 lat. Po prostu w tej chwili już nie wyobrażam sobie polskiej muzyki bez tego zespołu. To jest najważniejszy zespół w Polsce dla mnie i dlatego między innymi z nimi współpracuję. Do tej pory bardzo szanuję grupę Dezerter. Może nie są już tacy nowocześni w swoich brzmieniach i w tym, co robią, ale nadal wydaje mi się, że jest to przede wszystkim bardzo szczere. I warto jeszcze zwrócić uwagę na jednego małego, energetycznego człowieka w tym zespole, Robert, który moim zdaniem nie jest bardzo uzdolniony jako gitarzysta, ale jest człowiekiem cholernie pracowitym i naprawdę ciężko pracuje, żeby tak grać, jak gra, a chyba gra nieźle. Łatwiej dzisiaj żyć, łatwiej też umierać. Nowoczesna ludzkość, chora i zmęczona. Nowoczesny człowiek, nowocześnie skona. Zmęczona i chora, nowoczesna ludzkość, zmęczona i chora, nowoczesna ludzkość, zmęczona i chora, nowoczesna ludzkość, zmęczona i chora. 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 Chora! 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 I chora! Wydaje mi się, że to są fajni koledzy po prostu i nie boją się, tak jak mówię, powiedzieć prawdy w oczy. To jest bardzo ważne dzisiaj. Do tej pory bardzo kocham Dezertera za to, że bardzo uparcie i konsekwentnie walczy z ludzką głupotą i z nietolerancją. To jest bardzo silny przeciwnik. Dla mnie osobiście rewolucja nie jest tylko formą zmieniania swojego otoczenia. Jest także drogą poznania siebie i świata. Drogą ku oświeceniu, wieczności, sam nie wiem. Nigdy nie udawali kogoś innego niż są. Są zwyczajni, normalni, bardzo szarzy nawet, a równocześnie opowiadają o świecie, który lubią, który chcieliby zobaczyć, który miałby jakiś sens. No są uparci przez ponad 10 lat opowiadać o tym samym. Straszny upór. Mam kolegę, który nosi przez 10 lat pasek, ciągle ktoś mu obija mordę. A oni mimo to robią swoje. To ludzie bardzo ostrożni, aż do przesady w swojej niezależności. Miejscami boją się otrzeć o komercję. Ale trzeba im przyznać, że podążają tą swoją wytyczoną drogą konsekwentnie i wydaje mi się, że nikt nie może powiedzieć o tym, że się zeszmacili. Bez ortodoksji i bez dawania dupy.
chociaż drzewa zostały już wycięte, to nadal nie obchodzi to zbyt wielu ludzi. Beton jest zazdrosny o wszystko co żywe, niczym nowotwór pożera krajobraz. My stoimy zupełnie bezradni, zamiast coś zrobić dla własnego dobra. Jestem jakiś ponury symbol, że człowiek rozumny właśnie z drewna, a nie z plastiku produkuje trumny. Jest po prostu częścią natury i powinien się w nią, czy z nią doskonale skomponować, a nie działać wbrew niej, czy przeciwko niej i w ten sposób samego siebie unicestwiać, bo możemy sobie to powiedzieć otwarcie, że jeżeli człowiek świadomie bądź nieświadomie, nieważne, jeżeli niszczy ziemię, to nie ma szans przetrwać jako gatunek i nie ma szans przetrwać żaden inny gatunek. Czyli albo człowiek jest jakimś tutaj nowotworem czy chorobą i po prostu wszystko niszczy, psuje, albo ten model cywilizacji, w której teraz żyjemy, jest skazany na zagładę właśnie dlatego, że doprowadził do totalnego zniszczenia środowiska, w jakim człowiek naturalnie żyje, czyli niebawem zabraknie tlenu, niebawem zabraknie pożywienia, niebawem zasypie nas góra śmieci. Z kolei ten model cywilizacji być może jest wynikiem właśnie tych działań elit politycznych, czy dążenia niektórych jednostek do dominacji nad innym. Trudno jest to jednoznacznie sprecyzować, bo może się okazać, że naturą człowieka jest dążenie do dominacji. Ale z drugiej strony widać, że to tylko niektórzy chcą rządzić, nie wszyscy.
postawią nowy pomnik bohatera, wybiorą sobie nowego premiera, stworzą nowy system polityczny, będą dumni, nie jest demokratyczny. Załóżmy wierszy, biorą nowy, tu co się dobrać do twojej głowy, nie możesz ciągle dostawać gry, nie daj się zabić, oni się czepiają, sztucznie uśmiechają, oni mają władzę, oni zabijają, oni są silni, bo mają karabiny, oni chcą zabijać, a daje szkoda śliny. No już śliny szykują nowy, tu chcą się dobrać do twojej głowy, nie możesz ciągle dostawać gry, nie daj się zabić, żyj! Wszystko już wiemy, fałszywy porządek trzeba zmienić. My nie chcemy waszych mądrości, my nie chcemy sztucznej wolności. Załóż świnkę, szykują nowy, tu to się dobrać do twojej głowy. Nie możesz ciągle zostawać w ryj, nie daj się zabić, żyj!